Witam Państwa w programie Moim Zdaniem. Dziś gościmy pana Andrzeja Maciejewskiego, posła na Sejm z ugrupowania Kukiz 15. Witam panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, ograniczenie liczby kadencji włodarzy miast i gmin, pomysł Jarosława Kaczyńskiego, czy stanie się faktem? Powiem tak, duże hasło, duże uogólnienie i niekoniecznie posła Kaczyńskiego czy pana prezesa Kaczyńskiego. Jak łatwo sprawdzić, a dzisiaj w sieci internetowej wszystko można sprawdzić, jako szef Sejmowej Komisji do Spraw Samorządu i Polityki Regionalnej, ja o tym już mówiłem od ponad roku i wyraźnie wskazywałem, że jest potrzeba reformy samorządu w zakresie kadencyjności. I nawet jak spotykałem się z ministrem Andrzejem Derą z Kancelarii Prezydenta, to ten temat od ponad roku funkcjonował na wszystkich spotkaniach związków miast polskich, powiatów, gmin Rzeczypospolitej. Czyli to nie jest temat żadnego odkrycia politycznego. To nie jest temat Prawa i Sprawiedliwości. To jest temat tak znany i stary jak polska polityka, bo i o tym mówił pan Palikot swego czasu. I o tym dzisiaj mówi Nowoczesna. Mówiąc krótko, nieraz w polskiej polityce nie jest ważne kto co robił czy zrobił, tylko kto co pierwszy powiedział. To jest mało istotne, co kto pierwszy powiedział. Ważne, kto naprawdę konsekwentnie zrealizuje. Panie pośle, to dlaczego dopiero teraz ten pomysł ujrzał światło dzienne i jeszcze do tego z takim wielkim hukiem, tak to nazwę? Ale nie ma konkretów, proszę zwrócić uwagę. No tak, nie ma. Dzisiaj przed chwileczką sprawdzałem moją komisję, pocztę dostaję codziennie z sekretariatu. Nie ma żadnego projektu ustawy, czyli ciągle mówimy o faktach medialnych. Mówimy o pewnych doniesieniach, pewnych koncepcji, pomysłów. A tak naprawdę komisje i Sejm operują projektami ustaw. Nie ma na dzisiaj projektu ustawy. A wiem jedno, że od pomysłu do projektu ustawy to jest długa droga. Co więcej, mamy tyle uogólników i tyle haseł rzuconych tutaj w dyskusji medialnej, że tak naprawdę trzeba by to wszystko uporządkować. Czyli co? Czyli na razie jest cisza? Na razie trzeba wyjaśnić jedno. Mowa jest o tym, że jest potrzeba stworzenia kadencyjności w samorządzie. W Kukiz 15 my jesteśmy orędownikami systemu prezydenckiego. I uważamy, że skoro system prezydencki jest dla nas ideałem i wzorem, to w konsekwencji od gminy, miasta, powiatu po sejmik, system prezydencki powinien wejść wszędzie. To znaczy wybory bezpośrednie, nie tylko wójta, burmistrza i prezydenta, ale i starosty i marszałka, a jednocześnie dwukadencyjność wzorem pana prezydenta Rzeczypospolitej. Mówiąc krótko, skoro prezydent może być tylko dwie kadencje, pięcioletnie, to w tym momencie w ramach tego uporządkowania struktury państwa uważamy, że to samo powinno być na poziomie samorządów, ale uwaga, z kadencją pięcioletnią, a nie czteroletnią. Czyli mamy w tym momencie potencjalnie dekadę, czyli starego, tego obecnego systemu, dwie i pół kadencje. No właśnie, no bo panie pośle, dwie kadencje to 4 lata, prawda? Tak, obecnie. Obecnie, tak, mówimy obecnie. Czy nie ma takiego zagrożenia, że to siłą rzeczy pierwszy rok to będzie zapoznawanie się, czyli administrowanie, a już w następnej kadencji nie wystarczy siły, czy też chęci na działanie, na rozwój? Ja życzę wszystkim powodzenia, ale konia z rzędem temu, kto jest pewny, że za 1,5 roku on będzie znowu wójtem, burmistrzem, prezydentem. No właśnie. Nie ma takiej pewności. I dlatego na dzisiaj ktoś, jak stawia takie warunki, no rzucę robotę w banku, w szkole i ja pójdę do urzędu, a nie wiem, gdzie będę wracał. Proszę Państwa, nikt nie ma takiej pewności. Jestem posłem 1,5 roku i też nie mam pewności, że w następnych wyborach wygram i wejdę do Sejmu. Ja nie wiem, czy Kukiz 15 przekroczy próg wyborczy, a może się wszystko zmieni na scenie polskiej polityki. Nie ma nigdy takiej pewności. Ja już widziałem przy wyborach samorządowych, że no wydawałby się lider samorządowy, dobry wójt, nie ma prawa przegrać. Przegrywa. Rzecz niewytłumaczalna. I w tym momencie tutaj ta pewność
że ktoś mówi tak, pójdę do samorządu, ale ja chcę wiedzieć, że tutaj te kilka kadencji pociągnę, to nie te czasy. Mamy za sobą 20, już 7 lat samorządu odrodzonego. Mamy świadome społeczeństwo obywatelskie. Mamy media, mamy portale, mamy telewizje lokalne, gazety, radia. Dzisiaj bycie radnym to nie jest już obciach, kiedy w latach 90. na początku była łapanka na radnych. Nie było chętnych. Dzisiaj są chętni, dzisiaj są kursy dla potencjalnych radnych, są szkolenia, ludzie się uczą, doszkalają, są rady młodzieżowe, są rady senioralne przy samorządach, są uniwersytety trzeciego wieku, wracają koła gospodyń wiejskich, sołtysi się odradzają, a więc mamy kompletnie inną rzeczywistość, mamy taki renesans samorządu i dzisiaj już nie potrzeba łapanki. Dzisiaj trzeba stworzyć takie warunki, aby z jednej strony ta rotacja była bardzo naturalna i niewymuszona, ale taka bardzo prawdziwa i żywa. Była rotacja i odświeżenie spojrzenia. W zasadzie, jak masz problem, to znajdź kogoś, kto tym nie wie i go rozwiąże. A z drugiej strony, ja sądzę, że dzisiaj wójt, dobry burmistrz, dobry prezydent, to taki menadżer do wynajęcia, bo znam już przypadki w skali kraju osób, które nie mieszkały w danym mieście, a są burmistrzami 100 km od miejsca zamieszkania. Dlaczego? Dlatego, że w wielu gminach, żeby uleczyć daną sytuację, szuka się kogoś, kto nie jest z danego miasta, nie zna lokalnych układów, a przyjdzie i zrobi tu porządek. I to właśnie jest ten czynnik motywujący. Poza tym pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Są możliwości kandydowania na radnych sejmików, możliwości bycia marszałkiem województwa, starostą, posłem, senatorem, już nie mówię o prezydencie Polski. A więc możliwości potencjalnych wyborów jest cała masa, już nie mówię o europośle. Jest cała możliwość bycia gdzieś tam wybieranym, a ja uważam, że tak naprawdę to jest tylko kwestia uświadomienia sobie, że tak jak posłem, senatorem się bywa, tak wójtem, burmistrzem też się bywa, tam radnym się bywa. To są funkcje niestety, które są na jakiś czas. To jest jakiś swoisty kontrakt ze społeczeństwem, z wyborcami i to od woli suwerena będzie zależało, czy dana osoba tak naprawdę będzie pełniła funkcję. Panie pośle, ale poruszył pan tutaj bardzo ważny problem, mianowicie o tej kadencyjności, o tych 4 latach i o tym, że nie ma tej pewności, że dany wójt czy burmistrz zostanie wybrany na drugą kadencję. A czy nie istnieje taka właśnie taki problem, że być może tych właśnie kandydatów nie będzie na tych wójtów, burmistrzów, bo to będzie ich odstraszać? Ale ja nie widzę takiego problemu. Nie widzę takiego problemu, bowiem przecież bycie posłem, bycie wybranym na posła, to naprawdę jest ogromne ryzyko. A kandydatów na posłów nie brakuje. Mamy tyle list. Nigdy nie było 2-3 list. Zawsze było przynajmniej 10-15 list w skali kraju. Zawsze listy były obłożone, pełne. Czyli mówiąc inaczej, mimo świadomości tego, że ten próg 5% w skali kraju, dana grupa musi przekroczyć lista. Potem w okręgu. Nie brakuje chętnych. Podobnie jest i tutaj. Tak naprawdę mało której gminie nie ma chętnego na wójta. To są może jednostkowe przypadki w skali kraju. Panie pośle, no ale co może zrobić taki wójt czy burmistrz przez 4 lata? Dokładnie wszystko to samo, co może zrobić każdy, kto ma do dyspozycji budżet i środki publiczne. Po pierwsze, pamiętajmy o jednej rzeczy. W polskim prawie wójt, burmistrz i prezydent mają bardzo silne umocowanie prawne, o którym może zapomnieć pan starosta, bowiem jest wybrany pan burmistrz w wyborach bezpośrednich i tylko mieszkańcy mogą go odwołać. To jest jak gdyby jedna rzecz. Czyli mówiąc krótko, ja rządzę, ja podejmuję decyzje i ja ponoszę i konsekwencje, ale jednocześnie ponoszę, czy laury zbiera też pan burmistrz. To jest ten ważny element silnej władzy. Ja powiem tylko tyle, że jest wielu dzisiaj zwolenników szkoły, która mówi, wróćmy do wyborów przez radnych burmistrza, bo burmistrz jest za silny, bo za bardzo zdominował radę.
Ja osobiście uważam, że właśnie nie. Ja wolę wiedzieć, kto rządzi, kto podejmuje decyzje i kto ponosi ewentualne konsekwencje, niż gdy wybiera zbita masa radnych, przepraszam za określenie, burmistrza i potem oni mówią, to nie my, to pan burmistrz, a pan burmistrz mówi, to nie ja, tylko zarząd. Ja wolę tą jednoznaczność odpowiedzialności. I to jest ten plus. Panie pośle, ja też pytam o ten rozwój gminy, ponieważ wiele pojawiło się takich głosów, że taki nowy burmistrz czy też wójt przychodzi, ma przed sobą 4 lata, jest nowicjuszem, bo nigdy nie pełni takiej funkcji. Czy on jest w stanie przez te 4 lata nauczyć się tej samorządności i jeszcze wykonać jakieś inwestycje? Ja wtedy odpowiadam wszystkim starym wygom samorządowym, że ja rozumiem, że oni byli urodzonymi wójtami i burmistrzami i od początku byli wójtami i burmistrzami. No, każdy kiedyś miał ten pierwszy raz. No tak. Czy się to komuś podoba, czy nie, nawet burmistrz dzisiaj z 10-letnią kadencją, czy 20-letnią kadencją, bo są tacy mistrzowie świata, co są już od 30 lat w samorządzie, też kiedyś mieli ten pierwszy raz. I to jest to ryzyko. Ja zostałem radnym w Bartoszycach w wieku niespełna 20 lat, niespełna wieku 21 lat zostałem najmłodszym przewodniczącym Rady Miasta w Polsce w samorządzie pierwszej kadencji. Pytanie, czy samorząd bartoszycki zwariował w tamtym okresie? Tak. Bo oddał tak naprawdę prowadzenie rady gówniarzowi, przepraszam za określenie, młodemu człowiekowi. Bo potencjalny, bo następny mój kolega radny miał 32-33 lata, a średnia wieku to była wieku mojego taty i dziadków na poziomie 55-60 lat. I taka była średnia. I teraz pytanie, czy miasto Bartoszyce zwariowało? No nie, no ale gdzieś ten był początek i dzięki temu początkowi właśnie w Bartoszycach. Może jestem dzisiaj tu, gdzie jestem i to doświadczenie i wiedza i zdobyte pewne predyspozycje spowodowały, że jest mi łatwiej. I myślę, że Bartoszyce mogą być dumne chyba ze mnie. Ja mogę być dumny z tego, że miałem tą szansę i taką szansę dostałem od moich mieszkańców z Bartoszyc. I mimo, że to nie jest mój okręg, do dzisiaj mam kontakt z Bartoszycami. Do dzisiaj też tam staram się pewne sprawy pomagać lokalnym samorządowcom, bo wiem, że gdzieś musiałem zacząć. Dlatego jeszcze raz powtarzam, nie wierzę, jak słyszę o urodzonych dyrektorach, kierownikach i burmistrzach i wójtach, to mi się śmiać chce. Bo to znaczy, że ktoś odleciał i stał się kosmitą. Zapomniał, że w życiu obok niewątpliwej wiedzy i zdolności potrzebna jest pokora. Czy zapowiedź wprowadzenia tak zwanej dobrej zmiany to jest chęć w pewnym sensie przejęcia władzy tutaj? Ale jeszcze raz powtarzam, o tym, kto będzie burmistrzem, kto będzie wójtem, to nie zdecyduje pan prezes Kaczyński, tylko mieszkańcy. Ja już widziałem przypadki w wyborach, kiedy faworyt tak zwanej władzy, nieważne już której siły politycznej, bo mieliśmy przez te 27 lat różne siły polityczne, nie wygrywał, on przegrywał. Przegrywał z lokalnym liderem, silną osobowością, typem przywódcy, który wie, co chce i po co przychodzi. Ja wierzę w dzisiaj mądrość mieszkańców, a nie mądrość partii, bo ta pseudomądrość partyjna w wielu przypadkach, właśnie na przykładzie Kętrzyna, Korsz, Reszla, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością polityczną. Ja zawsze powtarzam, samorząd to jest lokalna polityka, lokalne działanie i często przez kolegów z partii mylone z Sejmem i Senatem, a to nie ma nic wspólnego z Sejmem i Senatem. Żeby robić chodniki, to nie potrzeba legitymacji partyjnych. Żeby robić chodniki, remontować drogi, budować szkoły, to po prostu trzeba być gospodarzem, menadżerem, trzeba być organizatorem, takim lokalnym liderem, który skupi wokół siebie środowisko, mieszkańców i poprowadzi i powie, kochani, mamy zadanie, mamy wyzwanie, bo to robimy dla siebie, a nie dla kogoś w stolicy. I to jest ta różnica, a często mylona przez partie polityczne. Panie pośle, największą kontrowersję wzbudza fakt, że ta kadencyjność ma być liczona wstecz. To dla wielu osób, dla wielu burmistrzów oznacza koniec pracy. Czy takie działanie to ma oznaczać właśnie czystkę w samorządach? I znowu. I dlaczego tak wstecz?
To jest zdanie pana prezesa, z którym się nie zgadzam. A mówię to jako szef Komisji Sejmowej, no Samorządu Terytorialnego. Dlaczego się z tym nie zgadzam? Ja wiem, że na dzisiaj trwa szukanie różnych opinii, analiz na zasadzie takiej pewnej falandyzacji prawa, czyli takiego naciągania pod pewną ideę. Ja uważam tak, skoro dzisiaj trwa kadencja i obecni wójtowie, burmistrzowie zawarli taki swoisty kontrakt z wyborcami, to nie można ich karać, że są wybrani, nie wiem, na drugą kadencję, trzecią co niektórzy czwartą i są. To byłoby już karanie, że ktoś zdobył mandat zaufania od mieszkańców. Skoro wprowadzamy zmiany, to wprowadźmy je od nowej kadencji, rok 2018, nowe wybory jesienią i to jest ten punkt zero i zaczynamy zabawę. Ale to się nazywa wtedy uczciwość. To, o czym tutaj mówimy, a więc zasada kalkulacji do tyłu, dzielimy, to oznacza tylko jedną rzecz. Już kombinowanie, jak zamieszać w samorządzie. Zła praktyka, niedobra praktyka i mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, a szczególnie pan prezes, od tego pomysłu odejdzie. Jako szef Sejmowej Komisji Samorządowej, kiedy jest realna szansa wprowadzenia tego pomysłu? No to co powiedziałem, najpierw musi być projekt, to jest gdyby jedna sprawa, na dzisiaj go nie mamy. Tak. Jeżeli do końca roku ten projekt nie pojawi się, nie będzie przygotowany i uchwalony, istnieje poważne ryzyko, czy będzie to realne, że praktycznie on nie wejdzie w życie, bo jest kalendarz wyborczy. Pamiętajmy o tym, że żeby coś wprowadzić, musi być przyjęte, dopracowane, a jednocześnie pamiętajmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie może otwierać frontów wiecznych walk. Na dzisiaj mamy otwarty ten front z reformą oświaty. Za chwilę będzie wprowadzony front reformy służby zdrowia. Będzie trwa reforma od 1 marca systemu celno-skarbowego, a więc Krajowa Administracja Skarbowa. A więc mamy sądy, reforma sądownictwa, prokuratury. Mamy dzisiaj tyle otwartych frontów, tych prac i działań, że mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość może się w tym momencie zapętlić i pogubić. To też takie jest ryzyko. Dlatego dopóki mówimy o faktach medialnych, no to te fakty mogą, ale nie muszą się sprawdzić. No właśnie, na ile to są fakty medialne? Tutaj to wszystko interesuje społeczeństwo, ponieważ jak mówi się nieoficjalnie, to już w jesienią mają być wprowadzone wybory i ma być wprowadzona ta ustawa właśnie kadencyjności. Na ile to jest realne, tak? Proszę powiedzieć. Od kiedy zostałem posłem, słyszę, że wybory będą za pół roku i tak już mamy półtora roku obecnej kadencji Sejmu. Ja uważam, że jeżeli do końca tego roku, a mamy już za sobą 2 miesiące praktycznie, nic nie będzie w prawie zmienione, to wybory się odbędą normalnie, według starych zasad. Jeszcze raz powtarzam, często politycy rzucają pewne pomysły po to, aby przetestować opinię publiczną, środowiska naukowe, ekspertów, dziennikarzy, ludzi i z tego wyciągnąć pewne wnioski. Bo jak jest projekt, no to trudniej się politykowi wycofać, bo jak ma projekt i on to wycofuje, a już nie daj Boże mówi, to ja z niego rezygnuję, to jest porażka. Tak na przykład stało się z tym projektem o Warszawie, że Prawo i Sprawiedliwość bez konsultacji wrzuciło projekt o ustawie jako metropolii i nagle ten projekt gdzieś już okrakiem się wycofują. To jest błąd. Co innego, gdyby była dyskusja, bez projektu. Czyli mamy pewien pomysł, dyskutujemy, szukamy rozwiązań, konsultujemy, chcemy coś zrobić, ale przy udziale opinii publicznej. Stawianie przed faktem już gotowego projektu powoduje, że tak naprawdę mamy ograniczone pole działania, bo albo jest sukces i przyjmujemy ustawę, albo jest porażka, bo się z tego wycofujemy. Czyli rozumiem, panie pośle, że w Sejmowej Komisji Samorządowej nie było dyskusji na ten temat. Są dyskusje
Są dyskusje na konferencjach, są dyskusje na spotkaniach. Ale merytorycznej, takiej typowej dyskusji. Tak, są merytoryczne dyskusje. W Kukiz 15 też mamy projekt przygotowany już ustawy w tym zakresie, ale mówimy o 5-letnich kadencjach, dwóch kadencjach bez działania prawa wstecz. I mamy taki projekt gotowy. To jest kwestia dni, kiedy będziemy go zgłaszać. Także to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Ale jeszcze raz powtarzam, żeby ten projekt przeszedł, potrzebujemy większości. No właśnie. A większość ma Prawo i Sprawiedliwość. I na tym polega ta różnica, że my możemy chcieć zrobić te reformy w sposób cywilizowany, a więc bez łamania pewnych zasad przyjętych. Nas interesuje wybór bezpośredni pana starosty, nas interesuje wybór bezpośredni pana marszałka, nas interesuje, żeby ograniczyć liczbę radnych, nas interesuje, aby koszty na kampanie wyborcze w samorządach uciąć maksymalnie po to, aby zmusić kandydatów na radnych, na wójta, na burmistrza, na większy kontakt bezpośredni z mieszkańcami, a nie zasypanie bloków ulotkami i plakatami miasta całego. Na tym polega ta różnica, żeby pokazać, że można zostać radnym z budżetem do 1000 zł, a nie z kwotą nieograniczoną i jeszcze gdzieś tam naciągane wydatki prowadzić. Na tym polega ta różnica. Nas interesuje wprowadzenie systemu bezpośrednich wyborów radnych w ramach okręgów jednomandatowych, a nie list wyborczych partyjnych. Mówiąc krótko, nas interesuje odpartyjnienie samorządu, a nie mylenie ich z Sejmem i Senatu. Bo tam jest polityka, a tu jest działanie lokalne. No ale jak powiedział pan, PiS ma większość i co będzie, jak PiS wprowadzi swój pomysł, przegłosuje większością? Jaka jest realna szansa? To wtedy będziemy mieli to, o czym mówią dzisiaj media. No właśnie, ale jaka jest, panie pośle, realna szansa na to? Bardzo duża i bardzo realna, ale jeszcze raz powtarzam, musimy patrzeć całościowo na sytuację w Sejmie. Jeżeli na dniach rząd ma przyjąć projekt reformy służby zdrowia, gdzie mowa jest, że 200 szpitali w skali kraju może stracić finansowanie. Powstaje mapa zdrowotna, nowy układ finansowania lecznictwa. To jest reforma służby, reforma szkolnictwa do kwadratu. Już nie mówię o reformie ZUS-u. Jeszcze raz powtarzam, może się okazać, że w kalkulacjach politycznych całościowych reforma samorządowa w tym zakresie może dla PiS-u nie być na rękę. Bo za dużo rozpoczął reform, a tak naprawdę jeszcze nic nie dokończył. Bo oświata będzie dopiero zakończona przed wyborami samorządowymi i też się ona może okazać albo sukcesem, albo porażką. Jak będzie sukces, to będzie fajnie dla Prawa i Sprawiedliwości, ale będzie porażka, to pierwsze baty dostaną kandydaci na radnych, na wójta i burmistrza właśnie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. To samo z reformą administracji celno-skarbowej. Podobna sytuacja. To samo z reformą sądownictwa. Jak to się zakończy? Powstaje obrona terytorialna. Kolejna wielka reforma obrony. A więc mamy takich dużo zadań rozpoczętych i one się muszą, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce wygrać wybory samorządowe, muszą się zamknąć sukcesem. Czyli pozostaje nam jedynie czekać i obserwować. Dokładnie. Czekajmy, róbmy swoje. Ja wszystkim samorządowcom powtarzam jedną rzecz. Nie pilnujcie posłów, senatorów. Róbcie swoje i pamiętajcie, to mieszkańcy danej gminy wybierają was, a nie politycy. Politycy mogą wymyślać, Bóg wie, jakie prawo, jakie zasady. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem, dobrym specjalistą, to wiem jedno, że nawet jak przegra wybory, to w innej gminie biorą go na zastępcę, na sekretarza, biorą go jako fachowca do Urzędu Marszałkowskiego. Jeszcze raz powtarzam, bycie fachowcem i specjalistą jest nieraz ważniejsze, jak posiadać pieczątkę z napisem burmistrz. Panie pośle, dziękuję za tą dobrą puentę i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem był pan Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm z ugrupowania Kukiz 15. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę i oglądajcie nas w Telewizji Mazurskiej.